Osoby starsze oczywiście ćwiczyć muszą z głową. Co znaczy ćwiczyć z głową? Podejmować taką aktywność, która dla nich jest właściwą aktywnością. Bardzo często mówi się, że zdrowie nam nie pozwala na to, żeby podejmować aktywność. Natomiast nie ma złego zdrowia, jest źle dobrana aktywność. W związku z tym to nie jest wymówka, ale trzeba mieć tą świadomość, trzeba mieć wiedzę, po co to robimy. To po pierwsze. Trzeba umieć to robić, bo nie ma nic gorszego, jak zrobić sobie krzywdę poprzez nieodpowiednie dawkowanie ruchu. No i wreszcie trzeba być zmotywowanym do tego działania, żeby to było systematyczne działania, bo jeden raz dla przyjemności, proszę bardzo, natomiast dla efektów zdrowotnych to żadne działanie. A jeśli podejmujemy działanie, szczególnie w grupie, to jeszcze mamy dodatkowe elementy związane z socjalizacją, związane z tym, że mamy kontakt z osobami, które mają podobne problemy, że nie jesteśmy samotne, wypełniamy sobie ten czas spotkaniami, a więc nie tylko aktywizacja, która przynosi nam te pozytywne elementy związane chociażby z aparatem ruchu, układem krążenia, ale również te wszystkie problemy związane z kontaktami towarzyskimi, które niestety w wieku starszym są bardzo ważne, bo mówiąc o stresie, który mamy bardzo duży, szczególnie w okresie dojrzałym, to wielkim stresem dla osób starszych jest samotność. I ten element w połączeniu z aktywnością jest wypełniany poprzez działania rekreacyjne. Jeżeli mówimy o działaniach tych aktywizujących, to można mówić o prewencyjnych działaniach, czyli tych, które będą budowały nam zdrowie, jak również tych, które będą przeciwdziałały chorobom, powstawaniu chorób. I tu mówimy zarówno o prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. Czyli zarówno w momencie, kiedy zauważymy pewne czynniki ryzyka, które stymulują do powstawania pewnej choroby cywilizacyjnej, jeśli takie dwa czynniki zaobserwujemy już, należy podjąć aktywność, jak również, kiedy jakiś epizod się zdarzył, to nie możemy uciekać w chorobę, zamykać się w domu i nadsłuchiwać, czy nie powtórzy się dany incydent, ale powinniśmy wszystko robić, żeby aktywizować się na tyle, ażeby wrócić do tej sprawności i tego sposobu życia, który był przed incydentem zdrowotnym. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy umieli wyjść do ludzi, żeby oprócz wiedzy, że ta aktywność jest właściwym elementem w promocji zdrowia i w prewencji chorób, żebyśmy ją wprowadzili w swój styl życia, bo między wiedzą a tym, co robimy, jest olbrzymia przepaść. Jesteśmy z natury leniuchami ruchowymi i w związku z tym musimy motywować się za każdym razem do działania, a w tym pomoże nam grupa, pomogą nam ludzie, którzy mają podobne problemy jak my.